Cześć, witam. Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi. Być może w kuchniach waszych babci wisiała taka makatka, bo w kuchni mojej babci wisiała, była tam jeszcze zdrowa woda życia doda, a potem tę makatkę powiesiła sobie moja mama. No i to był obciach nad obciachami, ale dziś chętnie bym sobie sama taką makatkę powiesiła w postaci, nie wiem, jakiegoś obrazka. Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi. A jak wiecie, a może nie wiecie, ta makatka do mnie się ma nijak, ponieważ ja nie tylko nie gotuję, co mąż lubi, ale w ogóle słabo gotuję. A więc biedny Andrzej, ktoś może powiedzieć, no ale on na szczęście nie narzeka. I tu pytanie, jak tam u was zdolności kucharskie i gotowalnicze, chciałam powiedzieć. No ale że ja jestem taka słaba, więc chciałam pokazać kilka książek o mistrzyniach kuchni. I zacznę od mistrzyni kuchni polskiej, czyli Lucyny Ćwierciakiewiczowej. Książka napisana przez Martę Sztokwisz. A propos Sztokwisz, to też chyba coś z jedzeniem się kojarzy. Pani od obiadów. Lucyna Ćwierciakiewiczowa. Historia życia. Książkę mogę polecić. Książka świetna, nie tylko przedstawiająca życie samej głównej bohaterki, czyli Lucyny Ćwierciakiewiczowej. Znowu te sierściuchy. Dwukrotnie zamężnej, która się stała sławna dzięki swoim 365 obiadom, ale też i była sławna w Warszawie i nie tylko, ale też starała się wprowadzić zdrowy sposób gotowania. To nieprawda, że te jej obiady takie gęste sosy i takie tam różne. Starała się prowadzić też kuchnię zdrową, szczególnie dla swojego męża. Gotowała ponoć wspaniale i uczyła tego kobiety. Najpierw pokażę te ilustracje, okładki jej dwóch książek, powiedzmy. Pierwsza to, a nie, druga, to jest Kolęda dla gospodyń. Kolęda, czyli wskazówki, jak prowadzić gospodarstwo domowe, jak opiekować się dziećmi, nie tylko jak obiady przygotowywać. No i teraz okładka za 5 zł, jej 365 obiadów. Lucynę Ćwierciakiewiczową charakteryzuje Eliza Orzeszkowa. Mówi tak. Orzeszkowa tak ją opisuje. Kobieta ta, z gatunku tych, którym nasi ojcowie dali miano Herod Baba. Oj, Herod, to jakich mało. Ruchliwa, krzykliwa, nieustraszona, gotowa zawsze do celów swych ludzi za gardło brać. Albo oczy im wydrapać. Z drugiej strony jest to kobieta dobrego serca. Wszelkie kwesty, składki są dla niej niczym woda dla ryby. Pochwytuje z radością każdy pretekst do ruszenia się, propagowania, kwestowania, przy czym łaje i na przemian, a bez różnicy płci, całuje ludzi i bierze pod nich i bierze od nich, co tylko chce, bo jedni ją szanują naprawdę, inni boją się jej. A spotkanie obu pań, czyli Elizy Orzeszkowej i Lucyny Ćwierciakiewiczowej, odbyło się na pewnym balu. I kiedy Eliza Orzeszkowa nieśmiało zagadnęła tak: ach, to pani pisze o plackach, próbuje z uśmiechem. A pani pod placki, odgryza się Lucyna, której wytykają tupet i obcesowość. Przecież świetnie wie, czym kucharki wykładają blachy do ciasta. Skrawkami starych gazet, kalendarzy, makulaturą. A do innej bardzo bogatej pani powiedziała tak: piękne brylanty, jeszcze kto pomyśli, że prawdziwe? A więc baba Herod, która jednymi drzwiami ją wyrzucono, to ona weszła oknem. Ciekawa osobowość, adoptowana córka. No warto książkę przeczytać, bo na takich kobietach
czasem opiera się lokalna i nie tylko społeczność. A jeżeli chodzi o potrawy, to w moim domu, a właściwie w mojej babci, funkcjonowało pojęcie prażuchy. I tutaj przepis na tę prażuchę w tej książce znajdziemy. Prażucha. Wziąć mąki pszennej lub gryczanej, wsypać w rondelek, mieszać ciągle na wolnym ogniu, póki się mąka nie zarumieni dobrze, wtedy przesiać i tak dalej, i tak dalej. Pół misek wyłożyć, biorąc z rondla łyżką srebrną, maczaną w tłustości i polać suto słoniną. Babcia nam nakładała nie łyżką srebrną, no ale tej słoniny i tej tłustości było co niemiara. Czyli Marta Sztokwisz, pani od obiadów. Lucyna Ćwierć-Jakiewiczowa, historia życia. Była korpulentną sobie taką niewiastą, chociaż zachęcała do uprawiania sportów i ruchu. No, czyli mamy ze sobą coś wspólnego. I teraz uczta babetka Renbliksen. Co ja mogę powiedzieć? Piękna, piękna historia, piękne opowiadanie. Karen Bliksen i uczta babet. Jesteśmy gdzieś tam w odległej. Jestem wielką artystką, powiedziała. Odczekała chwilę i powtórzyła. Jestem wielką artystką. Tak mówiła o sobie babet, która przygotowała ucztę dla dwóch owdowiałych, chciałam powiedzieć. Dla dwóch córek pastora w małej społeczności na jednej z wysp skandynawskich, małej społeczności no skłóconej ze sobą, ale dzięki tej uczcie, dzięki tym potrawom ta społeczność się pogodziła. Nie, nigdy nie będę biedna. Powiedziałam paniom, że jestem wielką artystką. Wielki artysta nigdy nie jest biedny. My mamy coś, o czym inni ludzie nic nie wiedzą, bo Babette przybyła tam niespodziewanie z Paryża po wielkiej rewolucji, kiedy musiała z Paryża uciekać, ale wygrała na loterii 20 tysięcy franków. No i na te pieniądze przeznaczyła na tę właśnie ucztę. Te sławne przepiórki w sarkofagach, żółwiowa, zupa żółwiowa lub deser Demidov. No coś wspaniałego, a film genialny. Uczta Babette, artystka kuchni francuska, właśnie Babette. Co ja tu miałam jeszcze? A, uczta Babette. Ja, przed chwilą, czy niedawno, omawiałam, co tam było. 7 niesamowitych historii napisanych przez Karen Bliksen, czyli Szeherezadę Północy. Te opowiadania, no, widać, że wyszły spod ręki tejże Szeherezady. Co tam mamy? Nieustanną popularnością cieszą się w telewizji programy kulinarne. Masterchef, no, ta pani z blond lokami. U tej pani z blond lokami, kiedy odwiedza różne przybytki gastronomiczne, to czasem włosy mi siwieją na potęgę, bo sobie myślę, wchodzimy do takiego przybytku, a tak i oddajemy swoje zdrowie w ręce tychże gotujących tam. No, a tam na zableczu różnie się dzieje, sami wiecie. No i te potrawy mogą nam czasem krzywdę wyrządzić, krzywdę zdrowiu. Taką kucharką wyrządzającą krzywdę nie tylko w zdrowiu, ale również w życiu, jest ta opisana w książce Trujący Anioł. Jean Toulet. Mamy tu historię Hélène Jégoudeau, mieszkającą w Brytanii, tak, która poczuła się wcieleniem Boga Śmierci, Anku, i miała fantastyczne umiejętności kucharskie, tylko że postanowiła je wykorzystywać w ten sposób, żeby swoich państwa truć. Truć na potęgę. Ta trucicielka, zwana Piorunicą, została skazana na śmierć i w 1852 roku potoczyła się do kosza jej głowa ścięta gilotyną. Ale historia bardzo ciekawa.
bo poznajemy mitologię Bretanii. Ona dotknięta jest pewną przypadłością, rodzajem haniebnego wola. Mówi się nawet, że jest Anku. Och, ucieka się ksiądz do przesądów z innego wieku. Ale tak było. Podróżowała po całej Bretanii. Dla niej to bez różnicy. Truje ludzi od niechcenia, jakby rzucała ziarno gołębią. Dla mężczyzn i kobiet, którzy wracają ku środkowi placyku, nadchodzi chwila zgonu. A więc truła, no bo takiej coś tam wewnętrznie nakazywało. Książka bardzo ciekawa, Trujący anioł, Jean Toulet. Kupiłam i zaczęłam czytać, ale troszkę takie rozczarowanie. Kucharka z Castamar, Fernando Muñez, serial na Netflixie. No i co to jest? Hiszpański serial, dobrze, dobrze. Dostatnie życie Kary Belmonte przerywa tragiczna śmierć ojca. Zrozpaczona i pozbawiona protekcji młoda dziewczyna zostaje rzucona we wrogi świat. W XVIII-wiecznej Kastylii życiem kobiet rządzą namiętności mężczyzn. Nawet arystokratki padają ofiarami ich bezlitosnych gier. Ale Klara ma wyjątkowy talent. Jej pasją jest kuchnia, a dania, które dziewczyna gotuje, zniewalają umysły. No i co wy powiecie? Zaczęłam czytać, jestem dopiero w zamku, poznaję jego mieszkańców, główną kucharkę. Ona jest tutaj taką pomocą kuchenną, Klara, główna bohaterka. No i sobie tak przez wakacje myślę, że będę dawkowała tę lekturę. A więc pokazałam wam dzisiaj książki o wybitnych kucharkach, kobietach mających talent do gotowania. Jak ten talent wykorzystywały, to już jest inna sprawa, ale no myślę, że czasem się nad tym warto zastanowić. I tak mnie nurtuje jedno pytanie. Dlaczego jest więcej wybitnych kucharzy niż kucharek? Dlaczego w kuchniach, w restauracjach, takich tam hoteli różnych, królują mężczyźni? No to może takie pytanie nie na miejscu przy literaturze, ale czekam na wasze pomysły i odpowiedzi. Dziękuję, smacznego!